Mieszkańcy sołectwa Skrzynka najpierw na zebraniu wiejskim większością głosów zgodzili się na sprzedaż działki z budynkiem po byłej szkole w Lipnicy. Gdy radni podjęli uchwałę o sprzedaży nieruchomości, grupa mieszkańców za pośrednictwem sołtysa Tadeusza Śremskiego zwróciła się wnioskiem do władz gminy o przekazanie im tej działki. Zadeklarowali, że własnymi siłami wyremontują nieruchomość i będą o nią dbać. Twierdzą, że chcą tam utworzyć świetlicę wiejską. Do sprawy na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy odniósł się wójt. Temat nie jest dość święty. Wniosek, który pan sołtys złożył, podpisany przez tych mieszkańców i tam, no jest taka sytuacja na dzień dzisiejszy, powinien nie patowa. Jest uchwała Rady Gminy, którą wójt powinien wykonać. No nie nadałem tego biegu jeszcze, no bo w zasadzie potem rzeczoznawcę wycenić o godzinie przetarg. Po prostu zastanawiamy się, czy jeszcze tym mieszkańcom to użyczyć, jeżeli chcą to sami remontować. Tylko no, do mnie jest dziwna sytuacja. Mamy ileś tych świetlic, które stoją puste no, na terenie gminy. Jeżeli tylko mieszkaniec, którykolwiek, czy jakaś organizacja, czy grupa mieszkańców przyjdzie, że chce zrobić spotkanie, udostępniamy gratisowo. Ostrowite, Gieba, na plusewo. Czy nawet urzędnik gminy. Zastanawiam się, czy jest ten sens. No była wczoraj u mnie jedna przedstawicielka, tak, oni będą remontować, oni już nie wiem, zaczęli. Przejechałeś się tam i nie ma. Powiem tak, zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. To nie ma postulane byłem. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Proszę o ciszę, panu wójt. Zastanawiam się nad takim rozwiązaniem. Jeżeli mieszkańcy założyli stowarzyszenie z terenu tam sołectwa Lipnica, Skrzynka, czy tam jakaś grupa mieszkańców, ale stowarzyszenie, które by działa na rzecz mieszkańców, wtedy zastanawiam się, nie dać im użyczenia na 10 lat. I niech sobie remontują, przygotowują i niech to funkcjonuje, jeżeli uważają, że jest tak. Obawiam się czego innego. Zapał padnie, zostaniemy z problemem, który był. I było określone konkretne, że w sobotę, zaraz po sesji w sobotę sprzątają, biorą się za to. Do dnia dzisiejszego nie jest nic tam zrobione i nie posprzątane. Bo ja się przyjechałem w sprzątanie. No. Ja o czym rozmawiam? Bo nie sztuka jest ponieść duże koszty, ile są puste. Bo mnie to jest.